Techniczny analityk testowy, pytanie numer 9. Jest to pytanie za 3 punkty, czyli pytanie do przeanalizowania jakiegoś scenariusza. Zanim przeczytamy scenariusz, zobaczmy, o co będą nas pytać. Pytają nas o to, jaki poziom pokrycia należałoby uzyskać w testach oprogramowania sterującego dachem stadionu. OK. No to przeczytajmy scenariusz. Jesteś technicznym analitykiem testów uczestniczącym w testowaniu oprogramowania sterującego dachem nowego narodowego stadionu mieszczącego 100 tysięcy widzów. Dobrze. Analiza awarii wykazała, że w przypadku awarii systemu dach może pęknąć i spaść na widzów, czyli tutaj mamy zagrożenie życia ludzkiego. OK. Władze zażądały przeprowadzenia testów o zakresie wykraczającym poza zakres wymagany w standardzie ISO 61508. No dobrze. Mamy standard, mamy wymagania, mamy wykroczyć poza ten standard, poza to, co mówi standard. Jeżeli chodzi o znajomość standardów, to we wstępie do sylabusa jest napisane, że obowiązuje nas, was, znajomość standardów w takim zakresie, w jakim one są omówione w sylabusie, czy w takim zakresie, na jaki się powołuje sylabus. Nie musicie kupować standardu i go czytać, czy uczyć się na pamięć całego standardu 61508. Zobaczmy jeszcze, zanim przejdziemy do sylabusa i zobaczymy, co sylabus mówi o tym standardzie, jakie są odpowiedzi. Jest odpowiedź A, pokrycie decyzji plus pokrycie MCDC. Jest B, pokrycie decyzji plus pokrycie instrukcji. Odpowiedź C, pokrycie MCDC. I D, pokrycie kombinacji warunków. No i tutaj to pytanie jest źle skonstruowane, to od razu mówię, dlatego że jeżeli mamy pokrycie MCDC, MCDC to jest Modified Condition and Decision Testing, tak? Czyli zmodyfikowane pokrycie warunków i decyzji. A odpowiedź A mówi, że potrzebujemy mieć pokrycie decyzji plus pokrycie MCDC, tak? Czyli w pokryciu MCDC jest decision coverage, wobec tego tak naprawdę odpowiedź A i odpowiedź C są równoważne, bo jeżeli chcemy uzyskać pokrycie MCDC, to uzyskamy już pokrycie decyzji, wobec tego tutaj pytanie moim zdaniem jest źle skonstruowane i no na egzaminie prawdopodobnie trzeba by wybrać bezpieczniejszą odpowiedź i bezpieczniejszą odpowiedzią jest odpowiedź C, o ile ona będzie prawidłowa, tak? Gdyby C albo A mielibyśmy do wyboru, no to odpowiedź C tutaj by była lepsza i prawdopodobnie taką miałby na myśli autor pytania, aczkolwiek moim zdaniem pytanie jest nielogiczne, bo odpowiedzi A i odpowiedzi C dają to samo, dokładnie to samo pokrycie. I te same przypadki testowe do uzyskania pokrycia. No dobrze, ale przejdźmy do sylabusa ISO 61508. Dobrze, zobaczmy. Sekcja 282, systemy krytyczne ze względów bezpieczeństwa. No tutaj w tym scenariuszu było powiedziane, że dach się może zawalić i może kogoś zabić, wobec tego jest to krytyczne ze względu bezpieczeństwa. I mamy też standard 61508, bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych, programowalnych, elektrycznych systemów związanych z bezpieczeństwem. Mamy też inne tutaj standardy ISO 26262, mamy standard DO 178C, standard lotniczy, ten pierwszy, ten wcześniejszy, to jest standard automotive. I zobaczmy, co tutaj będzie napisane na temat tego standardu. O, tutaj jest to standardzie. Jest standard IEC 61508. On mówi o SEAL-ach tak zwanych, czyli Safety Integrity Level. Safety Integrity Level to jest takie pojęcie, które mówi, jak bardzo jest niebezpiecznie, albo inaczej, jak bardzo musi być bezpiecznie. Im wyższy poziom SEAL, tak tu widzicie, mamy poniżej od 1 do 4, im wyższy poziom SEAL, tym bardziej system musi być zabezpieczony, czyli tym lepiej przetestowany, tak żebyśmy mogli, żebyśmy byli pewni, czy jak najbardziej pewni, tak można powiedzieć, że system nie ulegnie awarii. I tutaj mamy wymagania w tej tabelce, jest praca ciągła, prawdopodobieństwo niebezpieczeństwa awarii na godzinę. No w tym pytaniu nie było nic o godzinach, bo nie wiemy, ile meczy będzie się
odbywało na tym stadionie, jakie inne wydarzenia sportowe czy koncerty na nim będą, więc z tego nie skorzystamy. Zobaczmy, w prawej części tej tabelki mamy praca na żądanie, czyli prawdopodobieństwo awarii według żądania. No to już jest lepsze, bo to już jest lepsze, dlatego że liczymy ilość otwarć i zamknięć dachu, czyli na żądanie, i tutaj no, trzeba by wybrać któryś z sil, 1, 2, 3, 4, też nie wiemy, bo nie w sylabusie, tylko w pytaniu nie było powiedziane, ile będzie otwarć i jaka jest dopuszczalna. Czy na przykład raz na 10 razy może się zepsuć dach i zabić kogoś? Nie, pewnie nie. Raz na 100 razy, między 100 a 1000? Pewnie też nie. Raz na 10 tysięcy, no powiedzmy raz na 50, no tutaj tam jeszcze wrócę do tego scenariusza, tu mamy władze zażądały, tak więc jak władze żądają, to najprawdopodobniej żądają, żeby było super, hiper bezpiecznie, wobec tego, tylko już teraz czytam między wierszami, czego się nie powinno robić w pytaniach ISTQB, więc najprawdopodobniej musimy osiągnąć albo przekroczyć czwarty SIL, czyli ten najwyższy. Jeszcze zanim pójdę dalej, zatrzymam się na sekundę. Tutaj jest takie fajne zdanie. Należy zauważyć, że poziom niezawodności SIL dla operacji ciągłych jest ekstremalnie wysoki, ponieważ odpowiada on średniemu czasowi między awariami większemu niż 10 tysięcy lat. Tak? To jest SIL czwarty, czyli ten największy. Aczkolwiek tutaj moja uwaga, jest to złudne. Dlatego, że powiedzmy, że mamy te 10 tysięcy lat, ale to jest 10 tysięcy lat używania jednego sprzętu. Pomyślcie sobie, ile samochodów się produkuje rocznie. Nie? Więcej niż 10 tysięcy lat. Wobec tego nawet jeżeli osiągniecie SIL czwarty, powiedzmy wyprodukowaliście 10 samochodów, no to osiągnięcie SIL-a czwartego oznacza, że będziecie mieli awarię samochodu raz na rok. Więc to też tak, oczywiście to są potrzebne standardy i te 10 tysięcy lat jest bardzo dobre, no bo jak kupuję samochód, chciałbym, żeby on się psuł raz na 10 tysięcy lat. Aczkolwiek jak się policzy statystykę tak naprawdę na całym świecie, czy w całym kraju, czy we wszystkich urządzeniach, jakie posiadacie, no to te 10 tysięcy lat jest takie trochę zwodnicze, trochę marketingowe. Więc trzeba sobie zdawać z tego sprawę, no ale jesteśmy testerami, więc pewnie zdajecie sobie z tego sprawę. Dobra, wracając, czyli chcemy mieć SIL czwarty i przekroczyć. Tutaj poniżej mamy tabelkę, która mówi, jakie pokrycia powinniśmy osiągnąć, żeby osiągnąć jakiś tam SIL. Tak, żeby odpowiednio, może inaczej, nie, odwrotnie, to nie w tą stronę działa. Jakie pokrycia są rekomendowane albo wymagane, tutaj jest napisane też wysoce rekomendowane, czyli wymagane tak naprawdę, czyli jakie pokrycia są rekomendowane lub wymagane, jeżeli chcemy osiągnąć któryś SIL, albo nie tyle osiągnąć, co jeżeli mamy sytuację, która odpowiada któremuś SIL-owi. No i tutaj ustaliliśmy arbitralnie, że chcemy przekroczyć SIL czwarty, wobec tego SIL czwarty ma pokrycie instrukcji wysoce rekomendowane, czyli wymagane, wysoce rekomendowane pokrycie gałęzi i wysoce rekomendowane pokrycie MCDC. I tak przy okazji to każde z tych pokryć, idąc od lewej do prawej, jest coraz mocniejsze. To pewnie już wiecie, ale tak jest. Wobec tego my chcemy mieć pokrycie większe niż pokrycie MCDC. Tak, jeżeli chcielibyśmy spełnić warunki w zakresie wykraczającym poza zakres wymagany w standardzie 61508, no to powinniśmy mieć pokrycie tak naprawdę większe niż MCDC. I tutaj, które będzie większe niż MCDC? Zakładając oczywiście, że chcemy ponad SIL czwarty. I tak, pokrycie instrukcji i decyzji. No to tak jak tutaj było, pokrycie instrukcji i pokrycie decyzji. Pokrycie gałęzi to jest prawie to samo, co pokrycie decyzji. Nie będziemy teraz wchodzili w różnice, więc one są mniejsze niż pokrycie MCDC. Czyli mamy tu pokrycie MCDC, czyli odpowiedź B odrzucamy, bo to będzie za słabe. Pokrycie MCDC jest mocniejsze, ale jeżeli chcemy przekroczyć SIL czwarty, to powinniśmy mieć większe pokrycie niż MCDC. Więc tak naprawdę chcemy pokryć
wszystkie kombinacje warunków. Tak? To się nazywa multiple condition testing, więc tutaj zakładając, chociaż tego nie wiemy tak naprawdę, czy chcemy pokryć więcej niż SIL 4, no to jeżeli chcemy więcej niż SIL 4, to odpowiedź D. I to byłaby poprawna odpowiedź. Zajrzyjmy jeszcze na wszelki wypadek do odpowiedzi, bo tutaj za dużo niewiadomych. Tak, nie wiemy tak naprawdę, który SIL. Bo w praktyce, tak na dobrą sprawę, tego pokrycia wszystkich kombinacji warunków się nie stosuje. Dlatego, że jeżeli macie trzy warunki, true, false, no to mamy 8 testów do zrobienia. Jeżeli mamy 5, to już mamy 32. Jeżeli mamy, byśmy mieli 10 warunków, a w systemie sterowania dachem, no to tych warunków może, czy warunków w ifach może być dużo, no to może być 1000 testów albo i więcej. Więc to pokrycie kombinacji warunków jest zwykle niepraktyczne. Więc zobaczmy, co tu możemy z tego wyciągnąć. Pytanie czwarte, odpowiedzi. Odpowiedź D jest poprawna, a jednak, tak, bo pokrycie MCDC jest wymagane w przypadku oprogramowania o najwyższym stopniu krytyczności, a my tu chcemy mieć wyższy, tak, czyli chcemy tak na dobrą sprawę mieć wszystko przetestowane, bo tak władze żądają, wobec tego idziemy w pokrycie wszystkich kombinacji warunków. I wrócę jeszcze do odpowiedzi A i C. Tak, zobaczymy, jakie tutaj jest wytłumaczenie, bo tak jak mówiłem, pokrycie decyzji jest wewnątrz pokrycia MCDC, czyli mamy pokrycie MCDC, mamy pokrycie decyzji. A tutaj mamy odpowiedź niepoprawna, dlatego że jest to równoważne pokryciu MCDC, które obejmuje również pokrycie decyzji. To jest prawdą to, co powiedziałem, aczkolwiek wytłumaczenie, że jest niepoprawne, bo logicznie pokrycie decyzji jest wewnątrz MCDC, szczerze mówiąc, jako uzasadnienie nieprawidłowości odpowiedzi na pytanie, które, przypominam, brzmiało, jakie pokrycie należałoby uzyskać, jest takie trochę słabe, ale podsumowując, koniec końców, odpowiedź na pytanie numer 9 jest D jak Dorota.